Dażbur, witam w kolejnym odcinku. Jak widzicie, jesteśmy w sklepie Militaria Tyrice. Już żeśmy tutaj kiedyś byli. Cześć Andrzej. Cześć, cześć Robert. Dażbur. Kto oglądał odcinek, robiliśmy test u Andrzeja na strzelnicy pocisków 308. Także kto śledzi kanał, już wie. Słuchajcie, przyjechałem dzisiaj do chłopaków, żeby profesjonalnie zamontowali mi lunetę. Luneta jest termowizyjna. Później ją tam zobaczycie. Koledzy z Tamet z Olsztyna przysłali mi lunetę, żeby na jakiś czas w moich odcinkach pogościła, za co bardzo im dziękuję. No i pomyślałem, że przyjadę do chłopaków, żebyście też w skrócie zobaczyli, jak to wygląda, jak to się montuje. Za chwilę tam Robert coś powie więcej. Chodzi ogólnie o to, że jak macie dostęp gdzieś blisko do rusznikarza, do fachowców, warto jest z tego korzystać, a nie skręcać samemu. Robert później powie, że niektórzy sami skręcają, nie wiadomo czym, a za dwa dni, trzy z powrotem są u fachowców, bo nie strzela, nie trzyma skupienia i tak dalej. Także widzimy się za chwilę. Dalej. Co chłopacy? Tak, chciałem podkreślić, że czasami największym problemem z celnością broni jest po prostu słaby montaż albo źle wykonany, tak? Można też łatwo zepsuć lunetę, też się spotykamy z takimi przypadkami. Także jedna z najważniejszych rzeczy to jest montaż, o którym większość ludzi zapomina, także to jest taki, no, że tak powiem, montaż powinien stanowić... No to jest w tej układance taki ważny element, tak? Bo nawet żeśmy jeszcze przed odcinkiem, zanim zaczęliśmy nagrywanie, żeśmy gadali, no bo każdy krocie na lunetę, krocie na broń, a montaż, dobra, z AliExpress nawet, Andrzej, mówiłeś, najlepiej jest skręcony jakiś tam aluminiowy i później to nie trzyma, no nie będzie trzymało, bo no nie ma siły. 5 dni będzie trzymało, czy 2 zdjęcia założenia, później nie, tak? Tak, powtarzalność jest bardzo ważna, dlatego też jak przesejwujemy często, dajemy przy nowej broni na przykład więcej niż te 3 pociski, 10 czy 15 i wtedy ewentualne jakieś błędy montażu wychodzą też. Jesteśmy pewni, że ta broń będzie dalej powtarzalna i za miesiąc, nie, i za rok. Aczkolwiek też do obowiązków użytkownika należy to albo te sprawdzić, czy broń nie ma gdzieś luzów, tak? Czasami zdarza się, że osada jest luźna, a śruby trzymające system, a osady na przykład są luźne lub śruby właśnie już takie typowo montażu, nie? No, warto skorzystać. Warto sprawdzić, a w razie problemów przynieść do nas. Warto skorzystać jednak z usług sklepu i z jakiejś tam profesjonalnej obsługi, bo często no, klienci wracają po 2-3 dniach, bo niestety nie mogą sobie poradzić z tym i wracają i tak do nas. No, nie przedłużając, ale tak jeszcze też wtrącę, no bo macie później tak. Nie wiecie, czy to dobrze strzela, koszt amunicji, wizyty na strzelnicach i tak dalej, nieraz jest lepiej raz przyjechać, zamontować i macie święty spokój, a nie błądzenie, jeżdżenie i tak dalej. Także dobra, idziemy do narzędziowni, czy idziemy do narzędziowni, zaraz będziecie mieli dalszą część. No i co? Mamy broń zmontowaną, tak jak widzieliście, pewnie w telegraficznym skrócie, wszystko dosyć fachowo zrobione. Nie będziemy was w szczegóły, nie, no, bardziej chcieliśmy pokazać to, że no, powinno to być fachowo zrobione i Robert myślę, że zrobił to dobrze. Ja jestem laik w tym temacie, ale trzeba mówić. Ja też od niedawna się uczę, ale myślę, że sprzęt został dobrze przygotowany, także... Dobra, widzimy się już na strzelnicy, bo Andrzej już pojechał, ja wsiadam w auto i jedziemy strzelać, będziecie dalej już widzieć, jak to wygląda. Ja powiem wam, jak ja termowizję przestrzeliwuję,
Przystrzeliwuje, nie przestrzeliwuje. Bo to zawsze taka literówka. Może Andrzej coś powie, jaki chłopacy tutaj mają patent, ale to w dalszej części. Także do zobaczenia. Tak, Robert się z wami oka, żegna i do zobaczenia. I co, słuchajcie, jesteśmy na strzelnicy. Teraz zobaczycie, jak to tu wygląda. Dobrze, że Andrzej ma światła, bo teraz te dni takie krótkie, że normalnie mamy po 16 chyba, 16.30 albo jakoś. I by już w normalnych warunkach byśmy nie strzelili, chociaż przy termo jakoś by się może to dało. Idziemy, pokażę wam tarczę, jak ustawiamy, jak ja to robię, jak ja to widzę. Może Andrzej coś podpowie, może chłopaki mają inny sposób, ale zaraz wam wszystko pokażemy. Także broń zostaje, zamek mamy odciągnięty, magazynek wyjęty. Dobra, idziemy sobie. Tak jak widzicie, Andrzej się trzyma. Elegancki obiekt. Andrzej, możesz mówić, spytać się. Tak. Strzelacie wszystko, co się da. Głównie strzelanie komercyjne, wiesz, to strzelamy dynamikę. Strzelamy. Rodziny przyjeżdżają postrzelać. Pikniki różne takie. Tak, pikniki. Komercyjne, rozrywkowe, myśliwskie. Dobra. Słuchajcie, stawiamy tarczę. Tarcza moja prywatna już trochę, że tak powiem. Powiem naruszona, ale o co chodzi? Różnie sobie ludzie tam, nie wiem, kto będzie widać pod światło. Pewnie słabo, co Andrzej? Słabo. Nie wiem, wy używacie czego? Ja na przykład w lunecie Infliraya miałem te takie nalepki rozgrzewające się, ludzie używają plastrów z apteki, nie wiem, podgrzewaczy do rąk. Woreczków strunowych słyszałem z wrzątkiem, no różnie. Najlepiej z tego co mamy na miejscu na strzelnicy. Są to najczęściej łuski, które po prostu podgrzewamy zapalarką. Albo baterie, które dłużej trzymają ciepło, jeśli jest więcej pracy przy danej lunecie, więcej ustawień. Ja ogólnie powiem wam, coś musi być ciepłe. Podpatrzyłem od kolegi Adama, który gdzieś tam też dużo strzela z tego termo. Jak Adam ogląda, pewnie ogląda, to będzie wiedział. Także go pozdrawiam i będziemy ustawiać na baterię. Już wam pokazuję, jak to jest. Andrzej trochę przytrzyma kamerę. Mamy baterię, bateria, paluszek zwykły. Ja go sobie tutaj owijam taśmą, żeby było łatwiej. No i co? Spinacz biurowy, słuchajcie, i stykamy plus z minusem, żeby po prostu zrobić zwarcie. I po tam kilkunastu sekundach ona już się zaczyna robić ciepła. Dzisiaj tak jak to montowałem, to stwierdziłem, że mogłem wziąć trochę bardziej rozładowane, bo nowe to normalnie aż parzą w rękę. No i o, już się robi ciepła. I tutaj mamy sobie w środek, ją wstawiamy. No i ona sobie się grzeje. O, ważne jest, żeby ten spinacz nam tutaj dotykał. No, warunki trochę polowe, no bo nie mamy, ale oświetlenie jest, także... Dobra, wracamy. Będziecie już z termowizji, będę nagrywał te strzały i będziemy po kolei mówić, jak to wygląda. Żeby nie przynudzać, ale najpierw wygląda to tak. Dobra, na stanowisku jesteśmy. Pierwszy strzał musimy oddać. Już zaraz będę nagrywał, to będziecie widzieć. Lapua Mega 12 gram, tak jak w jakichś tam ostatnich materiałach. Strzelałem, także amunicji nie zmieniamy. No pierwszy strzał i zobaczymy, jak to będzie wyglądało na tarczy. Włączamy nagrywanie, żebyście coś tam zobaczyli. I tyle. Muszę się trochę przyzwyczaić do tego celownika, bo... Masz tu gdzieś biegówki? Nie masz. Gdzieś tam jest. Nie, chyba została w samochodzie, wiesz? Dobra, także pierwszy strzał oddajemy. No i teraz przy dobrym celowniku jeszcze byśmy musieli trochę wyostrzyć. Normalnie było widać, gdzie ta
kula trafiła i przez chwilę jest jeszcze ciepła przestrzelina, także nagrane. Mamy, idziemy do tarczy, zobaczycie jak to wygląda na tarczy i robimy drugi strzał. Dobra, zbliżamy się do tarczy. No na tarczy było widać, że pierwszy strzał jest dużo niżej. No i dobra, teraz zaraz wam pokażemy myk, co robić dalej. Dobra, teraz słuchajcie, bierzemy drugą baterię i w miejsce przestrzeliny, nie wiem czy ona się tu zmieści. Mam gwóźdź, chcesz taki. Masz gwóźdź? Nie, czekaj. O, weszła. Weszła sobie. Spinacz biurowy to oczywiście taka tam niezbyt dobra rzecz, ale się przydaje. No i teraz co? Przy nagrywaniu nie będziecie widzieli zerowania lunety, no ale standardowo mnie uczyli tak, krzyż musi iść za kulą, tak? Czyli teraz znowu celujemy w środek i krzyżem podążamy na drugi czerwony punkt, tą świecącą się baterię. No i powinniśmy drugi strzał mieć praktycznie gdzieś tam blisko tej pierwszej baterii. No i to jest cała, że tak powiem, sztuka. Chodzi mi o to z tymi bateriami, że jak macie ogrzewacz do rąk albo plaster podgrzewający ten z apteki, no to on tam ma, nie wiem, 6x6, 8x8, no i trafić później w to jest łatwo, ale żeby to tak idealnie strzelało, to ta bateria, widzicie, to jest paluszek AAA, także on ma tam w średnicy, nie wiem, 5 mm, no trochę w celowniku było widać, że jednak to ciepło się tu unosi i ta plama świecąca się jest trochę bardziej rozlana, no ale to jest mały cel, także tutaj praktycznie przy dobrym ustawieniu to będzie można wbijać te baterie. Dobra, ruszamy dalej. Dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, już pokręciłem sobie krzyżem, żeby nie przedłużać, bo wiem, że to was później nudzi. Chociaż są też głosy, nie Andrzej, takich praktyków, którzy by chcieli zobaczyć, jak to się robi, ale niektórzy tak, później interesują. Przewijają, bo każdy mówi, no Andrzeja teraz widać. Tak, są dwa rodzaje strzelców. Jedni chcą wszystko zobaczyć i umieć zrobić, a inni chcą, żeby po prostu broń strzelała celnie. I nie obchodzi ich, jak to się dzieje. Także, tak jak mówiłem na tarczy, z krzyżem pojechaliśmy za kulą na dół i troszeczkę w lewo. Będziecie widzieli też w tym nagraniu, te baterie są na tyle blisko siebie i są na tyle ciepłe, bo dzisiaj jest minus 2, także dosyć dużo tego ciepła się tam rozchodzi, że one praktycznie jest okrąg pod okręgiem. No, z racji tego, że ten pierwszy strzał był blisko tego punktu celowania, no będziecie mieli te dwa punkty obok siebie. No ale strzelamy znowu w ten środkowy i tyle. Słuchajcie, doregulujemy tutaj ostrość, włączamy nagrywanie, żebyście widzieli. I strzelamy. Piasek poleciał. Bateria chyba nie wypadła. Nic innego, tylko trzeba iść zobaczyć. Dobra, podchodzimy. Słuchajcie, no trochę przejechałem może z tym krzyżem, ale to jest tutaj, nie wiem, 3 grosze wyżej. Andrzej, ile? Centymetr? Nie? A, kawałek. Proszę, może kawałek, nie wiem czy już, zrobimy jeszcze może jeden, może dwa strzały, żeby zobaczyć jak to skupienie się układa, ale moim zdaniem zobaczymy po 2-3 strzałach jak to się będzie układało. Tak, warto zrobić grupę kilku strzałów po prostu i wyciągnąć średnią. No, bo ten jeden strzał to nie zawsze tak, nie? Nie zawsze. Nie zawsze trzeba mu ufać, że tak powiem. Tak, najpierw trzeba iść 3 strzały, zobaczyć średnią, wtedy to przenosić w odpowiednim kierunku. Andrzej jako szpec od longshotów i innych bardziej, że tak powiem, niemyśliwskich rzeczy, tak, to wam tu trochę więcej. Sportowo, sportowcy strzelają więcej, mówią, że jak żeby zrobić grupę, to trzeba przynajmniej 5 strzałów, tak? No. Myśliwska amunicja jest często droga, myśliwi nie potrzebują. No, nawet jak byliśmy w sklepie, to Robert coś tam przytaczał, mówi, że nieraz przyjdzie klient i chce, żeby mu przestrzelić, ale tak ekonomicznie, czyli 4 kulami. Tak, najlepiej z 2. Dobra, walczymy dalej. Dobra, puszczamy teraz 2, że tak powiem, kulki przysłowiowe, jedno za drugą.
pójdziemy do tarczy zobaczyć, jak to wygląda i tyle. No i teraz powiem wam, że już widzę już... Wypadła bateria? W termowizji, że trafiliśmy w baterię. No dlatego nie warto po tej pierwszym strzale przestawiać, bo no. Będziemy tak przestawiać nieskończoność, tak? Tak. A może wiesz, no też może być mój trochę błąd celowania, no albo po prostu tam troszkę się niżej strzeliło. Tyle, pokażemy wam, jak wygląda tarcza i coś jeszcze tam chwilę pogadamy. Także ruszamy do tarczy. No dobra. Słuchajcie, odsłoniły się, że tak powiem, obrazy, co było pod tarczą, bo już tu ona była trochę postrzelana, trudno powiedzieć. No ale tu bateria była. I to są chyba tutaj te dwa strzały. To jest ten pierwszy, który mieliśmy nad. Tak. Że tyle teraz, bo słuchajcie, teraz pierwsze strzelaliśmy z tłumnikiem, żeby sobie ustawić tłumnik na dziki sanitarne. A później strzelimy sobie bez, odkręcimy, ale to już nie będziemy tego nagrywać, bo ogólnie genezę wam pokazaliśmy, jak to wygląda. Andrzej będzie strzelał na baterię, czy nie? Też. Myślę, że też. No, wózki, baterie, wszystko co się da, nie? Co się da. Ważne, żeby mieć źródło ciepła. Tak, źródło ciepła i żeby mieć pojęcie, jak to się robi i z czym się to je, nie? A nie. Tak, chociaż przy najnowszych celownikach termowizyjnych, gdzie jest wysoka rozdzielczość, możemy też zobaczyć naklejkę plaster po prostu, no, zwykły, już jest, tak? Kawałek papierka. Już jest różnica temperatur, nie? Tak, już jest, nie? Ale to takie celowniki właśnie już konkretne, powyżej 15 tysięcy złotych. Tam też nie trzeba podchodzić do tarczy po każdym strzale, widać w celowniku, nie? W dzień. No. Dobra, pogadamy zaraz jeszcze. I jak ja to mówię, i co? Niektórzy się śmieją, że mam język polski poprawić, bo cały czas mówię i co. No ale taka już moja natura. Tak u nas się mówi. Tak. Po strzelaniu bez tłumnika, zobaczcie, akurat się udało bateryjkę. Nie będziemy przybliżać, ale tak ją tam ładnie rozszczepiło. Udało się znaleźć. Udało się. W tarczy. Udało się znaleźć w tarczy. Także będziemy kończyć ten odcinek. Słuchawki muszę zdjąć. Kończymy ten odcinek. Jeszcze zapomnieliśmy wam powiedzieć o jednej rzeczy. Bo no, już wam mówiłem, że ja mam do Andrzeja do sklepu najbliżej, bo mam niecałe 20 km. Często tutaj chłopaków odwiedzam, gdzieś się zaopatruję i myślę, że sklep godny polecenia. Od niedawna na rynku no, wbijają się jak tylko mogą. I co, Andrzej będzie obchodził, że tak powiem, urodziny? Urodziny. Urodziny sklepu. Tak, będzie impreza, będzie grill, będzie jedzenie, będzie kawa, będzie ciastka. Wszystko co tam, czego może nie będziemy mówić, że czego dusza zapragnie, bo zaraz będą nas tutaj w komentarzach. No, będziemy my. Będziemy my, będę ja, bo mam blisko, także Andrzej mnie poprosił, żebym przyjechał. Może nie poprosił, no ale też z jakiejś czystej ciekawości przyjadę, także kto ogląda mój kanał, kto miałby ochotę zamienić kilka zdań, to będę. Termin którego? 2 grudnia, między godziną mniej więcej 16 a 20. No chyba, że będzie chcieli posiedzieć dłużej, to możemy posiedzieć dłużej. Planujemy właśnie, żeby po pracy można było sobie w piątek przyjechać, pogadać z Kamilem, z innymi osobami. Jakieś fajne promocje, dużo przecen mamy, także konkursy. No, chłopaki tutaj stają na głowie, żeby jakoś wam ten czas urozmaicić. Ja jeszcze nie znam szczegółów, ale myślę, że może być fajnie. Także no wiadomo, że ktoś pewnie nie przyjedzie 300 czy tam 200 km, ale może się ktoś zdarzy, może jakiś fan. Także tyle, zapraszamy. Zapraszamy. Kończymy ten odcinek, widzicie, broń gotowa. Zadanie wykonane. Zadanie wykonane. Można iść. Można polować. Możemy polować w następnych odcinkach. Może zobaczycie to, może jeszcze z jakąś klasyczną optyką. Trudno mi powiedzieć, wiecie, że ja nie mam scenariuszy. Ale do zobaczenia. Dzięki, Andrzej. Dziękuję. Fajnie, że masz ten obiekt. Mówię, w dzisiejszych czasach tego, że się o 15:30 robi ciemno, to już byśmy nie powalczyli. Światła, wszystko. Tak, ogrzewanie, oświetlenie.
kawa. Niestety ekspres się wyłącza. Pokazuje na wyświetlaczu poniżej chyba 6 stopni, więc... No, a teraz mamy minus 2. Także dobra, kończymy. Okay. Do zobaczenia. Dasz burę. Cześć.